Jest z nami kapitan Piotr Zieliński. Piotr, gratuluję wygranej, aczkolwiek chyba musisz przyznać, że były momenty, gdzie no, było ciężko w tym spotkaniu. I sam jak patrzyłem na rozgrzewkę, widziałem taki bliski kadr po tej rozgrzewce, to miałem już wrażenie, że już macie tego meczu dosyć. No tak, warunki atmosferyczne zmienne były. Wiem, że jest wiecznie, do tego padał deszcz i na pewno na sztucznej nawierzchni też to utrudniało granie, ale najważniejsze, że ten mecz wygraliśmy i było naprawdę kilka fajnych momentów. Kontrola tego spotkania i cieszymy się z trzech punktów. Pierwsza właściwie akcja, która kończy się bramką, pięknie włożona piłka, uderzenie właściwie Szymańskiego nie do obrony i potem taki moment przestoju, z czego to wynikało? Miałem wrażenie, że już pójdziecie za ciosem i ten mecz po prostu zamkniecie. Tak, no trzeba było na pewno więcej jeszcze tych akcji konstruować i szukać tej drugiej, trzeciej bramki, żeby definitywnie zamknąć mecz. No, gdzieś za bardzo się cofnęliśmy, graliśmy za dużo do tyłu, za mało do przodu i stąd utrudnialiśmy sobie grę. Nie wystarczyło przyspieszyć na początku drugiej połowy, 2-3 podania i była sytuacja, po której Milik jest faulowany. Tak, dokładnie. No, to było ćwiczone na treningu, także chwała, że nam się to udało i szkoda, że go faulował, bo Arek już wychodził na czystą pozycję i by strzelił bramkę, no ale z drugiej strony też rywal czerwona kartka i był rzut wolny. Fajnie, że wygrywamy. Albania też wygrywa, więc jesteśmy w dobrym momencie. Natomiast jakbyś miał tak powiedzieć uczciwie na gorąco, co jest do poprawy przed następnym meczem? Więcej na pewno gry do przodu. No, myślę, że po tym jeszcze szczególnie jak strzeliśmy tą bramkę szybko, no, za dużo tych zagrań do tyłu, więcej aktywności w przodzie i myślę, że tutaj na pewno jest to do poprawy i możemy to poprawić, bo mamy dużo jakości z przodu. Jak się czujesz z opaską kapitana i z tą dziesiątką na plecach? Bardzo fajnie. Dziesiątka, no na kapitanie jest to dla mnie wielki zaszczyt i dziękuję trenerowi za zaufanie i za danie mi tej szansy i się cieszę i pierwszy raz z opaską, no i pierwsze trzy punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.